Pani Weroniko, dlaczego dzisiaj tutaj gotowaliśmy barszcz? Widzę, że Ukraińcy już mają fantazję, to dobrze. Na początku było ciężej z nastrojem, ale wszyscy postanowili próbować żyć normalnie, żeby udowodnić agresorom, że nie można po prostu ludziom zaprzestać życia. I barszcz ukraiński, jego gotowanie to jest chyba najbardziej symboliczne, co można rzeczywiście na co dzień spostrzegać w kulturze Ukraińców w ich domach. Nie znam nikogo, kto by raz w tygodniu nie nagotował gara barszczu i żeby on nie stał w lodówce i żeby tak przez 3-4 dni wszyscy domownicy tylko z chęcią przychodzili, o, wreszcie jest czas na barszczek. U mnie osobiście dokładnie tak samo. A Jewgen Klopotenko, który dzisiaj przyjechał do Polski, to jest symbol ukraińskiej kuchni z jednego powodu. Po pierwsze, on wygrał w swoim czasie Masterchefa, a po drugie, otworzył swoją niezwykłą restaurację, którą też po prostu w całości poświęcił tradycji ukraińskiej, ją unowocześnił, stuningował, cudownie to prowadzi, jest blogerem, ale przede wszystkim właśnie z grupą ludzi zastrzegli przepis barszczu ukraińskiego jako dziedzictwo narodowe ukraińskie. I wreszcie jest moment oficjalnego zaczepienia i już jak wiemy, skomentowany przez agresora, oczywiście jak zawsze w głupi i banalny sposób, no ale takich ma propagandystów. I dzisiaj są oburzeni, że Ukraińcy nawet barszcz ukraiński nie dają podzielić się z Rosjanami. Także o, i na tym poziomie już jest walka. A rzeczywiście Jewgen i jemu podobni propagatorzy od lat jeżdżą po świecie i po prostu pokazują ukraińską kulturę jako symbol. No i dzisiaj mamy drugie, najważniejsze dno i cel. To zebranie środków finansowych na nakarmienie tych w Ukrainie, komu dzisiaj jedzenia brakuje. Dożyliśmy niestety tego, co jest dla mnie w ogóle najbardziej bolesne, że Ukraina po raz kolejny ociera się o głód, a to jest najtragiczniejsza karta historii ukraińskiej, bo Holodomor w swoim czasie zabrał prawie 10 milionów Ukraińców. I dzisiaj znowu już nie Stalin, tylko kolejny uzurpator powtarza boleśnie i specjalnie z zamierzeniem to samo narodowi ukraińskiemu. Dlatego nie damy się. Dlatego każdymi sposobami, ja wiem, że opada entuzjazm, ja wiem, że już ciężko jest codziennie pomagać, ale po to właśnie według mnie nowe formy, performanse. I w taki sposób wydaje mi się, że jest lżej znaleźć sobie znowu siły i parę groszy, że tak powiem, poświęcić na to, żeby te paczki żywnościowe, tak zwane pakiety życia, trafiły na front, trafiły do ludzi, gdzie nie ma w ogóle jedzenia. Te paczki są formowane w Ukrainie pod Lwowem, kupowane od producentów ukraińskich po to, żeby też wesprzeć produkcję ukraińską, no i oczywiście kierowane w najbardziej krytyczne miejsca. Co pani myśli, kiedy widzi te wszystkie dramatyczne obrazki, które pokazuje nam telewizja z Ukrainy, te wykopywane ciała, ci ludzie leżący na ulicach, te dzieci okaleczone, siedzące gdzieś w piwnicach? Ja myślę, że dla każdego to jest na tyle straszne, że słów na to nie ma. Ja wtedy nie myślę, ja wtedy powstrzymuję ogromną złość i chęć rewanżu, która budzi się w każdym normalnym człowieku. Już o żalu i jakichkolwiek łzach to już szkoda gadać, bo chyba wypłakaliśmy już wszystko przez te 2 miesiące. Natomiast ja wierzę w to, że to, co my dzisiaj widzimy, to jest po pierwsze po raz ostatni, a po drugie, że ten obrazek dotrze tak samo głęboko i tak samo mocno do wszystkich na świecie, nie tylko do nas. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Jak możliwe, że pani to przeżywa, w Polsce każdy to przeżywa, a już granica dalej i ludzie machają na to ręką. Ja nie mogę w to uwierzyć. I tego nie rozumiem. I dlatego uważam, bo niektórzy mówią, nie pokazujmy tego, nie patrzmy na to.
pierwszym odruchu tak jest, ale w drugim właśnie odwrotnie według mnie. Powinniśmy zanieść, a mało tego, powinniśmy tych ludzi, którzy w to nie wierzą, tych, którzy oczywiście rządzą, którzy mają na coś wpływ, tam zawieść. Właśnie dobrze, że są wizyty i dobrze, że można pojechać i pokazać to i to, co robi cały rząd ukraiński i media i internet na szczęście czemuś służy. To jest chyba jedyne narzędzie, które dzisiaj ponad to, co my możemy zrobić jako zwykli ludzie, jest w stanie pomóc. Słuchajcie, tego nie wolno dopuścić, nie wolno zapomnieć nigdy, nie wolno pod dywan schować. To jest straszne. Ja każdego dnia, każdą cyfrę, jeśli chodzi o dzieci, oczywiście odsłoniętą, przeżywam maksymalnie, ale każdy człowiek dla mnie jest tak samo ważny. I tak jak wspomniałam, jedyną rzeczą, którą ja jestem w stanie robić, to krzyczeć jak najgłośniej, mówić, rozpowszechniać i pomagać od rana do nocy. Opiekujemy się mnóstwem dzieciaków już tutaj z Ukrainy, którzy z domów dziecka musieli się przemieścić, uciec. I szczerze, jak te dzieciaki podbiegają, kiedy przychodzisz, kiedy przytulają i pytają, ciocia, a wojna się szybko skończy? Ciężko. Pani córeczka wie, że jest wojna? Nie. Ania nie wie. Myślę, że nie wie, chociaż parę razy złapałam babcię na tym, że jakieś tam kanały włączała. Ja staram się naprawdę przy niej nie oglądać nic, nie telewizji i tak dalej. Aczkolwiek ona słyszała od początku, przez pierwsze kilka dni, dopóki się nie zorganizowaliśmy jakoś tak, że już mamy sztab i tak dalej, ja musiałam z domu sporo pracować i oczywiście gdzieś tam się może przesiąkła trochę tymi emocjami, ale nie ukrywam, że sobie poobiecałam, że Ania ma nie zaznać tego smutku, tego zła, bo po pierwsze nie ma prawa jeszcze tego rozumieć, a po drugie ma prawo mieć normalne dzieciństwo i ja mam jeszcze taką nić wspomnieniową, rodzinną. Moja mama się urodziła w 43, a jej ojciec, mój dziadek, zginął w 44, wyzwalając już w Czechosłowacji. I moja mama nigdy go nie zobaczyła, natomiast babcia miała ją jako dziewiątą na rękach. Starsze dzieci już nie musiały tam mieć jakiejś opieki, ale piątkę miała przy sobie, kiedy była okupacja niemiecka.